Myślę, że każdy rodzaj fotografii, który sprawia nam radość i każde miejsce, które fotografujemy i czujemy, że jest to owa pełnia szczęścia, takiego fotograficznego szczęścia, jest warte fotografowania. Ja nie dzielę tematów na banalne, na zaangażowane, na kultowe, czy jakiekolwiek inne słowo byśmy tutaj użyli. W moim wypadku najważniejsza jest zawsze radość fotografowania, czyli radość tworzenia. Moje życie to cały czas jest związane z fotografią. Zawodowo na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich to jest fotografia, magazyny podróżnicze, albumy, różnego rodzaju wydawnictwa, publikacje. A druga strefa to jest edukacja, czyli nauczanie fotografii. I to nauczanie fotografii prowadziłem dosyć intensywnie w Warszawie w formie stacjonarnej. A w chwili, kiedy opanowała świat epidemia, przeniosłem się do internetu i rozpocząłem swoje działania edukacyjne w formie online. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku vloga będę Wam opowiadał o ekspozycji, kompozycji i ostrości. Marek Waśkiel, Markowy Vlog o fotografii, w którym opowiadam Wam o podróżach, przygodach i fotografii. Zaczynamy. Fotografią zainteresowałem się w wieku kilku lat i potem przeszedłem przez różnego rodzaju pola i ścieżki, którymi ta fotografia mnie prowadziła, bo zajmowałem się fotografią reklamową, portretową, zajmowałem się fotografią podróżniczą, zajmowałem się fotografią modową i każdy z tych rodzajów fotografii wniósł do mego doświadczenia coś odmiennego. Obecnie najbardziej lubię fotografować pejzaże, naturę i lubię fotografię miejską. Te dwa rodzaje fotografii wzajemnie bardzo się uzupełniają, ponieważ kiedy zmęczy mnie huk miasta, zgiełk miasta, wtedy zaczynam fotografować naturę. Kiedy już mam dosyć ciszy, świergotu ptaków i pędzących chmur nad moją głową, przenoszę się z aparatem fotograficznym do miasta i uprawiam to, co nazywa się street photo. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, to ja jestem historykiem i w zasadzie wszystkie doświadczenia fotograficzne zdobywałem samodzielnie. Jest to droga absolutnego samouka. Fotografia opiera się na różnych życiowych doświadczeniach. I tak jak wydaje mi się, że na przykład biolog może być znakomitym fotografem natury i przyrody znacznie szybciej, ponieważ łatwiej nauczyć się jest fotografii niż biologii, to fotograf, zanim się nauczy biologii, to miną długie, długie lata. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia życiowe, które potem może wykorzystywać w swojej twórczości fotograficznej. Ja od zawsze lubiłem podróżować, wędrować, od zawsze kochałem wczesne wstawanie, późne chodzenie spać, oglądanie wschodów i zachodów słońca, wędrówki z mapą, z kompasem i to jest moje ulubione zajęcie do dzisiaj, z tym, że robię to razem z aparatem fotograficznym. Statyw w fotografii krajobrazowej jest według mnie niezbędny. Pomaga on w kompozycji, w kadrowaniu, w uzyskiwaniu zdjęć o optymalnej ostrości.
stare porzekadło mówi o tym, że fotografia krajobrazowa może być wykonywana w formie F8 i do przodu. Ale jeżeli mamy obiektyw o różnych możliwościach otwarcia przysłony, to okaże się, że świadome dobieranie otworu przysłony może też wpływać na wygląd finalny naszego obrazu. Zupełnie inaczej zdjęcie będzie wyglądało, jeżeli użyjemy przysłony powiedzmy F2,8, a zupełnie inaczej, kiedy będziemy używali przysłony F16. Ale myślę, że jeżeli mamy takie możliwości, to powinniśmy z nich korzystać. Zdecydowanie wiadomo, że przy F8 zdjęcie będzie miało w teorii lepszą jakość niż przy przysłonie F2,8, ale liczy się też efekt wizualny. Lubię eksperymentować i lubię łamać zasady. Tak, przy fotografowaniu różnego rodzaju ogniskowymi, różnego rodzaju przysłonami, tak też w przypadku kompozycji. Przez wiele lat zajmowałem się fotografią podróżniczą, współpracowałem z magazynami podróżniczymi i popularno-naukowymi. Oprócz tego, że fotografowałem, zacząłem też w pewnym momencie opisywać swoje wrażenia i w ten sposób stałem się podróżującym, fotografującym dziennikarzem. Fotografowie krajobrazu mają to szczęście, że mogą fotografować każdym aparatem i każdym obiektywem. Natomiast ja od lat fotografuję sprzętem marki Nikon. Już to jest kolejny mój aparat. Obecnie używam Nikona D850 i pracuję zestawem obiektywów składającym się z trzech takich zoomów. 14-24, czyli obiektyw szerokokątny, zoom 24-70 oraz zoom 70-200. Wszystkie ze stałym światłem 2,8. Bardzo często ze sobą zabieram też obiektyw makro, a sporadycznie jeszcze taki drobny elemencik, czyli telekonwerter, którego używam zarówno z obiektywem 70-200, jak i z obiektywem makro. Wielu osobom wydaje się, że w dobie fotografii cyfrowej filtry są już niepotrzebne. Jednak każda osoba, która zacznie używać chociażby filtra polaryzacyjnego, który likwiduje bądź wzmacnia odbicia, który wzmacnia niektóre kolory, zobaczy, że tego efektu nie da się uzyskać w żadnym z programów komputerowych. Podobnie jest z ustaleniem prawidłowej rozpiętości tonalnej sceny. I wówczas filtr połówkowy szary może nam uratować takie zdjęcie. I rzecz jasna, ja fotografuję zapisując pliki w formacie RAW, a potem edytuję je w programie Lightroom. Istotnym elementem mojego wyposażenia jest wężyk spustowy. Nie ma drgań, nasze zdjęcia są ostre. Służy mi też do wykonywania zdjęć z bardzo długimi czasami ekspozycji, rzędu powiedzmy minuty czy dwóch. Ona czasami się przydaje, kiedy fotografuję w leśnych gęstwinach, w bagniskach, kiedy jest mroczno i podwyższenie ISO jest bezsensowne, ponieważ będzie destrukcyjnie wpływać na obraz. Wówczas fotografuję z dłuższym czasem ekspozycji i jakość zdjęcia jest bardzo, bardzo dobra. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej ciemnicy. Jeszcze mamy około 40 minut do wschodu słońca, a dzisiaj jestem nad rozlewiskami. 95% mojego, nazwałbym to, fotografowania zajmuje poszukiwanie ciekawych miejsc. Wędruję z plecakiem wypełnionym sprzętem fotograficznym, ale także kanapkami, termosem z kawą i szukam ciekawych miejsc, które mógłbym sfotografować i zastanawiam się, kiedy można pokazać je najpiękniej. Nie wykonuję bardzo często natychmiast zdjęcia, no chyba że wykonuję zdjęcie telefonem, jako zdjęcie, które ma mi przypominać miejsce, które mnie zajęło, zafascynowało. A potem wracam w
w to miejsce już z wymyślonym kadrem. Czyli zastanawiam się, kiedy, o jakiej porze dnia, o jakiej porze roku może ten fragment naszej rzeczywistości wyglądać najciekawiej, najpełniej i najpiękniej. Każdą fotografującą osobę chciałbym bardzo mocno namówić do tego, żeby fotografowała jak najbliżej swojego domu, ponieważ wokół naszych domów mamy mnóstwo ciekawych tematów, mamy mnóstwo ciekawych osób wartych sfotografowania i nie myślmy o tym, że tylko dalekie, egzotyczne podróże dadzą nam cudowne zdjęcia. Bowiem jeżeli nie nauczymy się fotografować blisko domu, to wszelkie dalekie wyjazdy będą obfitować tylko w zdjęcia, które rzeczywiście będą egzotyczne, ale wcale nie będą dobrymi.